witam po raz drugi. Przyjechaliśmy do Blachowni. Na Dni Blachowni. Oczywiście dzisiaj jest ostatni dzień Dni Blachowni, ale mam ochotę się rozerwać, więc zobaczymy, co tutaj mają. Jak widać, wszelakie możliwe atrakcje. Oczywiście jak zawsze będę materiał na YouTube'a też wrzucał w porządnej jakości, w poziomie w wersji telewizyjnej. Najważniejsze, że jest piękna pogoda, jak widzicie. Nie wiem, jak długo tu będę, nie mam pojęcia, ale szukam atrakcji, co jest ogólnie dostępne. Jak widać, na razie tylko dostępne dla dzieci są atrakcje. I wchodzimy tutaj na ten piknik. Pisze wyraźnie Blachownia. Tam się już na pewno scena trzęsła ostatnimi czasy. Piękne wozy strażackie, widać Scania. I oczywiście pogotowie, które w razie czego udzielą pierwszej pomocy. Jest bez szkła. Zelnia. Tata mi powie, co na to odpowie mi dziś. Co powie tata? Co powie tata? Trochę pod słońce. Ale to się tam przespaceruje. Dzisiaj tutaj spotkałem dwie osoby, obydwie z Wręczycy. Dlaczego wciąż mówią cicho? Rodziska. W tej chwili wszyscy uderzają do Blachowni. O, tutaj coś mokro. Chyba straż lała. Tam jakieś zawody, maczyki. Tam mamy namiot. Zobaczymy, jak tam. A, kotły gazowe są wystawione. Panorama, teraz już nie świeci słońce po oczach. No tutaj w Blachowni to mają też bogaty teren, gdzie się festynuje. Nela Warzecha przed Państwem, co powie tata? Nelo, powiedz mi, a tobie kto tutaj sprawił tą wspaniałą sukienkę? To jest jakaś pani, czy ktoś inny?
Może tata? Mama. Czyli jednak mama. Śpiewałaś o tacie, ale mama zadbała o wspaniały strój. Wielkie brawa dla Neli Warzechy. Możesz, Nelo, opuścić scenę. To była ostatnia. Tam też są oczywiście dmuchańce, huśtawki. Teraz przeskakujemy szybko do kategorii 1-3. I w tej kategorii będziemy mieć jedną uczestniczkę. Liliana Górniak w utworze Ale Jazz Sanach, zespół szkolno-przedszkolny w Cisiu. Zapraszamy Lilianę Górniak. O, stypki z grilla. Gdyby ktoś chciał. Cześć, witam cię serdecznie. Powiedz nam, ile masz lat? Te ziemniaki zakręcane. 9. I co nam zaśpiewasz? Jestem twoją bajką, a ja zapowiedziałem, że to jest Ale Jazz. Czyli coś pomyliliśmy, tak? No widzisz, dobrze, że zapytałem. Czyli jeszcze raz powiedz nam, co nam zaśpiewasz? Fajnie, ale jest gorąco. Okej, okay, czyli Lilianna Górniak. Się może utworze, cieszą, jestem twoją bo mogą bajką. Się powściekać, warto nie rozczarują się, ale taki stary grzyb jak ja, scena jest twoja. To niestety cień, kocha. Cień mnie interesuje. Takie tam atrakcje. Kule, nie kule. Także moc atrakcji, moc dla dzieci bardzo dużo. Wygraj 100 zł, wytrzymaj 2 minuty. No przy mojej macie to jest niemożliwe. Niewykonalne. Tak się leci bajka, bajka. No trzymaj. Atmosfera ewidentnie wakacyjna. Liliana Górniak w wykonaniu Jestem twoją bajką. Dziękujemy ci za ten wspaniały występ. Możesz opuścić scenę. Lilianka była jedyną uczestniczką w kategorii 1-3. Myślę po prostu, że jest na tyle mocna, że po prostu konkurencja obawiała się, żeby wyjść na scenę i rywalizować z tak wspaniałą młodą wokalistką. Kochani, kategoria klas od 4 do 8.
I jako pierwsza w tej kategorii wystąpi Pola Koprowska, Szkoła Podstawowa nr 3 imienia Stanisława Staszica w Blachowni. Pola Koprowska. Zapraszamy. Cześć Polu, witam cię serdecznie. Dzień dobry. Powiedz nam, ile masz lat? 12. I co nam zaśpiewasz? Nie bój się chcieć. Nie bój się chcieć. Pola Koprowska przed państwem. Polu, oddaję ci scenę. Tak to jest. Powiem wam, po 10 minutach już mi się zrobiło gorąco. I idę sobie tam na pół kroku stąd Lena Zasada. Patrzmy w wodę i dywanę na brzegu, odkąd sięgam pamięcią, nie wiem sama czemu tak żal mnie, ale widać tak być musi. Nowy dzień mnie słońcem kusi, jak oprzeć się mam, no jak? Każdy z nowych grup, każdy świeży ślad, każdy ścieżki łuk, wiodą znowu się, który z marzeń znam, który jest gdzieś tam, tam gdzie pragnę być. Gdzieś się nie boi, może chcą zejść, coś woła daleko stąd, marzenia są. Jeśli łódź moją pchał, będzie wiatr i mnie wesprze. Decyzja głąb, stąd znaleźć wcale nie tak daleko stąd. Jasne, wszystkich ludzi na tej wyspie robią swój na tej wyspie. Czy dobrze tu i wystąpiła Lena Zasada, ale widziałem, że Lenka miała kapitalne wsparcie chyba od mamy. Mama tutaj ją dyrygowała dosłownie jak Piotr Rubik całą orkiestrą. Kapitalnie to wyglądało. No i teraz szybko wracamy do tej, która nam się chwilowo gdzieś zagubiła, ale jest z nami. Także Maja Nawara, zapraszamy cię, Majuj. Śmiało, chodź do mnie tutaj, powiedz mi. Powiedz mi, ile masz lat? Ile masz lat? 11. I co nam zaśpiewasz? Ale jazz. Ale jazz w Stanach w wykonaniu Mai Nawary. Scena jest twoja. Yeah.
Pamiętam, że Marcinowi Prokopowi się bardzo podobało, tam pokazywał, tak bębnił elegancko, taki był charyzmatyczny teraz podczas tej piosenki. No więc co, komisja się będzie teraz naradzać. Obrady komisji, za chwilę pewnie wyniki, które otrzymam i przekażę Państwu zaraz na scenę. Oczywiście mówiąc o Marcinie Prokopie, mówię o panu Krzysztofie Dryndzie, który tam właśnie widzę, że jest bardzo aktywny w komisji. Moi kochani, widzę, że jest was dzisiaj coraz więcej. Jak to mówią, niedziela będzie dla nas i ta niedziela jest dla was. Trwają dni blachowni, dzień drugi. Bawimy się tutaj na scenie. Garść informacji może dla was, co po konkursie piosenki. Planowane wręczenie nagród w konkursie Wiosna w Przysłowiach było na godzinę 18, a 18.15, ale myślę, że będzie zdecydowanie szybciej i zaraz was o tym poinformuję, jak dostanę informację, o której to się odbędzie. Natomiast na pewno punktualnie o godzinie 18.15 na scenę wejdzie zespół Oj Tam, o godzinie 19.30 zespół Flow i ostatnią gwiazdą dzisiejszych dni blachowni będzie zespół Habakuk o godzinie 21.30. Zamkniemy oficjalnie dwudniową imprezę pod nazwą Dni Blachowni. Moi kochani, kilka taktów muzycznych. Ja za chwilę pewnie udam się w plener. Mam kilka drobnych gadżetów dla dzieciaków, także szukajcie mnie dzieciaki gdzieś tutaj na błoniach. Mam bilety wstępu do Wesołego Miasteczka, które jest za sceną. Mam również bilety wstępu na nasze lokalne dmuchańce dla tych młodszych uczestników, które się tam znajdują po waszej lewej, a mojej prawej stronie. Oczywiście korzystajcie ze strefy gastronomicznej, kiełbaska, kaszanka, lody, napoje, złocisty napój dla dorosłych, w sołectwie Stara Gorzelnia. Nie wiem, czy jeszcze jest, ale był pyszny chleb ze smalcem i z ogórkiem kiszonym. Wcześniej już wspominałem, ale to już było wczoraj. Kogo nie było wczoraj, to nie wie, co stracił. Była genialna, fantastyczna grochówka, tak jak mówiłem. Gesslerowa dzwoniła, ale nie dostała przepisu. Także jak chcecie spróbować tej wspaniałej grochówki, zapraszam was za rok. Bo ja tam nie zdążyłem zejść ze sceny, tej grochówki już nie było. Taka była dobra. Także tyle ode mnie na tę chwilę, jak dostanę wyniki, bo tam jury obraduje. No, oni mają niesamowity ból głowy, bo te dzieciaki no po prostu były fantastyczne. Myślę, mili kochani, że po prostu wszystkim tym uczestnikom musimy teraz dać wielkie, wielkie brawa. Ale blachownia, wielkie brawa, wszyscy klaszczemy, dokładnie tak. Przecież to energia dla tych wspaniałych dzieciaków. Może kiedyś będą występować na tej dorosłej scenie i tego im serdecznie życzę. Także kilka taktów muzycznych i za chwilę wracam do was z powrotem na scenę. Artystki, dzień, dzienny dom blachowy. Wypoczywają tak jak ja. No i jak ja mam podejść, jak ja jem? Witam piękne panie, panią Zdzisławę Kal, członka zarządu powiatu kłobuckiego. Dzień dobry. Witam państwa. Nie, no nie podam ręki, proszę się nie gniewać, bo przed chwilą mnie ugościli, bo mają dobre serce, a potem mówią, że barany z gruby. Ale życzę udanej zabawy, bo jest piękna pogoda. I oczywiście spotkamy się na przeglądzie powiatowym Orkiestr Dętych. Zapraszam. Do Kłobucka 23. Tak jest.
rynek do Głopka. Na rynek imienia Jana Pawła II. Dziękuję, do widzenia. Jest to drugi dzień Dni Blachowni. No to już wszyscy są zmęczeni, rozleniwieni, no bo pogoda jest gorąca w sumie, tylko gorąco, nawet parno, dzięki Bogu nie pada. Wszyscy spacerują, jedzą, piją, lulki palą, tak ja. I zakręcone ziemniaki. Chlebek bardzo smaczny, ze szmalczykiem, z ogóreczkiem, rewelacja. Podejdziemy do jednego z gości, chyba Jerzymy. Dobra, Kasia, my idziemy. Wydaje mi się, dzień dobry, że my byśmy nie wleźli, pomimo że to takie wielkie. We dwóch byśmy się zmieścili. Poważnie. Popsiłoby się. Nie. Trochę by woda wyszła. Ale wodę by wypchnęło z całego basenu. Ale fajne, bo przynajmniej przewiewne. Bo te kule, kiedy jak robili, to z racji tego, że jest okrągła, nie dało się zrobić niehermetycznie. Dokładnie. Musiało być zamykanie. A tutaj, że jest to walec, to może być przewiew i jest przyjemniej. Można się, chociaż przyjemnie owszem, ale jednak jest tam wyższa temperatura, to nie ma dwóch zdań. Ale patent bardzo fajny, ktoś pomyślał. Dzieci mają fajne. To powiem tak, to w sumie, skoro my, Polacy, nie posiadamy, no de facto w ogóle nie posiadamy żadnych schronów, a czas mamy niespokojny, to chociaż takie kurde te przeciwodyłamkowe. Może by się pocisk odbił, nie? No, na pewno, jednak jest to zmiana trajektorii lotu, cokolwiek by nie powiedzieć. Jest jedna warstwa, druga warstwa. No. Wcale to nie jest takie głupie. To idziemy na scenę, bo tam niedługo będzie wręczanie różnych tych. Wszystkiego najlepszego i udanej zabawy. Także widzicie, człowiek i potrafi też spotkać życzliwych ludzi.
dobry. Koleżanka artystka załapała się. Tak? Tak, ponieważ ja dopiero dzisiaj, teraz dotarłem tutaj do Blachowni, na Dniu Blachowni, więc wyszło na to, że ty żeś cały czas występowała przez dwa dni. O, to bardzo nam miło. Ale bardzo ładny występ, także... Dziękujemy. Wszystkiego lepszego. Jak ładnie grają! Szanowni Państwo, informacja z tego rozszerzającego filmu. Dręczenie ma już zgodnie z planem około godziny 18:00 i dodatkowo również po wręczeniu nagród dla młodych wokalistek i wokalistów. Będzie również wręczenie nagród dla uczestników konkursu plastycznego Obrazy Wiosny w Przysłowiach. I wszystkich laureatów tego konkursu zapraszamy na godzinę 17:55 przed scenę. Czyli jeszcze tak? Chwilkę. Na 17:55 przed scenę. Już będą sobie spokojnie czekali. Także uczestnicy konkursu plastycznego Obrazy Wiosny w Przysłowiach. Witaj sobie. Proszę się ustawić przed sceną o godzinie 17:55. A o 18:00, tak jak wcześniej wspomniałem, wręczenie nagród w konkursie Wiosna w Przysłowiach trzech kategorii. A ja udaję się teraz na łonie do dzieciaków i mam dla nich wyjściówki na wesołe miasteczko. Także szukajcie mi, dzieciaki. Rewelacja. Kręci się w górce, stań spokojnie. No właśnie, bo ty poszłaś po prostu, wiesz. Siła była niesamowita, ale brawo dla ciebie, oczywiście. Zostanę tu z tobą chwilę. Już jest dobrze? Złap oddech. No i oczywiście bilet wstępu na wesołe jest dla ciebie, poczekaj. O, teraz armia zaciężna przyjechała, proszę bardzo. Się pompę. 20, 40 jak zrobisz. A, widzisz. A, poszukam drugą stronę. 40 bajacyków. Proszę bardzo, jak masz na imię? Lila. I ile masz lat? 9. I gdzie mieszkasz? W Cisiu. Okej, to tam, gdzie jest ten super półmaraton, który już będzie trzecia edycja teraz, 1 września. Super. I co? Ile tych pajacyków? 40. A, 40. No dobra, okej. To 40 pajacyków i jeszcze raz przypomnij mi, jak masz na imię? Lila. Lila robi 40 pajacyków. Dziewiąty, 30, 31. Proszę pana, dobre te frytki. Tutaj kupione. I ile to pan dał? Dyszkę. No to tanioszka, elegancko. Było 40. Super. Proszę bardzo. 30. O, jakiś przewrót w przód. Kto zrobi? O, koleżanka, jaką ma ładną czapeczkę. Raków Częstochowa. Powiedz mi, jak masz na imię? On mnie przeskoczy. Nikola, powiedz mi, skąd do nas przyjechałaś? Blachowni. A, czyli jesteś mieszkanką Blachowni. Super. I co nam pokażesz? Przewrót w przód. Jeden? Dwa? Dwa. Dobra, okej. Okay. To przewrót w przód, tylko zróbmy miejsce. Było, było, było.
dla ciebie oczywiście. Już jest bilecik. Kochani, robimy ostatni konkursik. I biorę tego najmłodszego uczestnika. Powiedz mi, kolego, jak masz na imię? Mikołaj. Mikołaj. Miki, ile masz lat? 6. 6. I co nam pokażesz, żeby dostać bilet wstępu na wesele miasteczko? Ja będę objeżdżał na... O, tu mam takie informacje, że ty jesteś umysł ścisły i bardzo dobrze radzisz sobie z matematyką. Super. To co, robimy jakieś zadanie? Powiedz mi, ile będzie 17 plus 15 na przykład. No oczywiście, że tak, to jest 32, a zacisnął 5, taka rywalizacja tutaj była. Bilecik wędruje do ciebie. Chcesz iść na to duże wesołe miasteczko, czy na nasze dmuchańce? Dobrze, okej. To już ci daję. Proszę bardzo. Dzieciaki, ja do was znowu jeszcze wyjdę, ale teraz muszę wrócić tam na scenę. Wrócę do tego szpagatu, ale po kolejnej przerwie, dobra? Na razie muszę wrócić na scenę. Nie sądziłem, że będę miał tak trudno. Was wrócę. Jeszcze trochę tych bilecików zostało, także wypatrujcie mnie na kolejnej przerwie, ale ja naprawdę teraz rozumiem, jaką trudną pracę wykonują nauczyciele i przedszkolaki. No, powiem wam, tam jak wejdę, to jest małe Miki, to co mnie tam spotkało. Jeszcze nie ma wyników.
Ja sobie może stanę koło estrady, koło nagłośnienia w tamtym miejscu. Ale uczenia nie ma. Kurczę. Chyba idę w tamten róg. Moi kochani, zbliża się godzina 18. A tu jest energia, oczywiście, że tak. Gabryś uśmiechnięty niesamowicie. Kolejne wyróżnienie. Gabryś, pozdrów Gabrysie. Dokładnie tak. Kolejne wyróżnienie dla Oktawii Hadrian, zespół szkolno-przedszkolny w Cisiu. Zapraszamy Oktawię. No i oczywiście brawa. No właśnie, pani Edytko, fantastycznie. Widzę, że współpraca układa nam się z sekundy na sekundę coraz lepiej. Czy my też możemy uścisnąć twoją dłoń? Halo, halo, tu jesteśmy. Słuchajcie, ona czekała tu od godziny 12.30 dzisiaj. Od 12.30 czekała. Brawo dla niej. I pomachała teraz fantastycznie do publiczności. Tak jest. Fotka jest. Super. Dziękuję. Zapraszamy teraz Ewę Purgal w przedszkole w Łojkach. Również wyróżnienie. Ewuniu, zapraszamy cię na scenę. Nagrodę oczywiście wręczać będzie ci burmistrz gminy Glachownia, pan Cezary Osiński. A dyplom wręczy pani Edyta Mandryk, przewodnicząca Rady Gminy Blachownia. Widzicie tą energię? Możesz to zrobić jeszcze raz? Dokładnie tak. Tak to się po prostu wskakuje na scenę. Z takim powerem. Super. Zapraszamy cię po odbiór nagród. Gratulacje. Brawa. Już nie ma po prostu. Ona już myśli o kolejnym konkursie po prostu. Już się szykuje do tego, dokładnie. Kolejny dyplom dla Michaliny Widawskiej w przedszkole w Łojkach. Zapraszamy za zajęcie trzeciego miejsca w kategorii przedszkolaki. Także pierwsze miejsce na podium. Pierwsze w sensie od końca. Ale no jest na podium, jest na pudle. I to jest wejście. Brawo, Michalinko. Super. Gratulacje, gratulacje. Jeszcze piątka. Piątka z naszym jury. Nie macie, kochani, odczucia, że cokolwiek dziewczyny by śpiewały, to jest ogólnie ale jazz po prostu. Dokładnie. Nelly. Dyplom za zajęcie drugiego miejsca dla Nelly Warzechy. Zapraszamy cię, Nelo. Drugie miejsce w kategorii przedszkolaki. O, Nela miała kapitalną sukienkę. Uśmiech telewizyjny po prostu. Nela. Sukienka zobowiązuje, prawda? Oczywiście. Dla tej pani. A to słyszałem, mama zorganizowała tą kapitalną sukienkę, także brawa również dla mamy. I zwycięzcą w kategorii przedszkolaki jest Antonina Schulz, szkoła podstawowa numer 1 imienia Marii Konopnickiej w Blachowni. Wielkie brawa dla Antoniny Schulz. Jakiś werbel byśmy poprosili, jeśli możemy. I zdążyła się już przebrać tutaj do dekoracji. Wcześniej wystąpiła w takiej kolorowej sukience. Trasa koncertowa napięta. Gratulacje. Pani, pierwsze miejsce. To jest pierwsze miejsce. Bardzo dziękujemy. Nie będzie.
Tak więc teraz dyplom za zajęcie drugiego miejsca w kategorii klasy 1-3 Liliany Górniak. Liliana Górniak, zapraszamy na scenę zespół szkolno-przedszkolny Cisiu. Pani Edytko, proszę, niech pani wyciągnie dyplom. Mogę uścić, coś pani było? To była Liliana Górniak, natomiast teraz wyróżnienie dla Mai Nawary, szkoła podstawowa numer 1 imienia Marii Konopnickiej w Blachowni. Zapraszamy po odbiór dyplomu w gminnym konkursie piosenki Dni Blachowni 2024. Maju, gratulacje dla ciebie. Nagrodę wręcza sam burmistrz i przewodnicząca Rady Gminy, pani Edyta Mandryk. No i oczywiście uściski od naszego wspaniałego jury. Wyróżnienie dla Ani Pluty, zespół szkolno-przedszkolny w Cisiu. Zapraszamy Anię Plutę. Aniu, jesteś z nami? Jest, pewnie, że jest, super. Coś nasza widownia ucichła, nie uciekaj, gratulacje. Pokaż się wszystkim, pokaż się. Blachownia, żyjemy, wielkie brawo, oczywiście, że tak. Bardzo dziękujemy. I teraz już przechodzimy do miejsc na podium. Trzecie miejsce na podium w kategorii klasy 4-8. Lena Zasada, szkoła podstawowa imienia Kornera Makuszyńskiego w Łojkach. No i są fanfary, jest takie wejście naprawdę jak w telewizji, na takich poważnych konkursach. Tego ci oczywiście życzymy. Kochani, duże brawa dla tej małej dziewczynki. Pan jest mały. Bardzo dziękujemy. Dyplom za zajęcie drugiego miejsca w kategorii klasy 4-8. Aleksandra Ujma, szkoła podstawowa numer 3 imienia Stanisława Staszica w Blachowni. Zapraszamy Aleksandrę na podium. I brawa, oczywiście brawa. Zdjęcia, foteczki do gazety, do prasy, do telewizji. Jutro oglądaj Blachownia TV. Na pewno to się tam pojawi. No bo kiedyś będzie Blachownia TV, także tam wszystko to będzie lecieć. Oczywiście. Kochani, zwycięzcą w kategorii klasy 4-8 w gminnym konkursie piosenki Dni Blachownia 2024 jest Pola Kobrowska. Zapraszamy ją serdecznie. Blachownia, wielkie, wielkie brawa. Nie no, to są słabe brawa, muszą być naprawdę wielkie, wielkie brawa dla zwycięzczyni. Polu, dyplom dla ciebie. Powiedz nam, jak się czujesz. Super, fantastycznie. Jest bardzo szczęśliwa. Życzymy ci, żebyś zaistniała na tej już największej scenie muzycznej w Polsce, a może i nawet na świecie. No bo przecież właśnie na takich konkursach rodzą się te wszystkie gwiazdy, które potem oglądacie w telewizji. Jeszcze raz wielkie brawa! No i pamiętaj, że już wiesz, oceniał cię Agurola, Wieniawa, Wojewódzki, no takie znakomitości. Okej, kochani, także tu mamy już wręczone nagrody za konkursy dla wokalistów i wokalistyk i wokalistów. Natomiast teraz też zapraszam na scenę dyrektorkę Biblioteki Miejskiej w Blachowni.
Zapraszam na scenę panią dyrektor Biblioteki Miejskiej w Blachowni, Renatę Gajlewicz. Pani Renatko, zapraszamy. I pani Renatka wręczy nagrody za konkurs plastyczny obrazy wiosny w Przysłowiach. I oddajemy pani głos, bo pani to zrobi najlepiej. Ja tego na pewno tak dobrze nie zrobię. Nie zrobię tego tak dobrze jak pan. Nie! Co? Dobra. Witam bardzo serdecznie i jak rozpocznę wyczytywanie nagrodzonych, bardzo proszę osoby, które zostały powiadomione tutaj do nas obok sceny, bo będziemy wręczać na scenie. Konkurs odbył się w 5 kategoriach. Przedszkole klasy 0, klasy 1, 3, 4, 6, 7, 8 i dorośli. I tak, od razu przejdziemy do nagród. Pierwsze miejsce w klasach, znaczy w kategorii przedszkole klasy 0 zajęła Michalina Widawska. Serdecznie zapraszamy. Widzę, że Michalina wchodzi już na scenę, także było tam przygotowione. No, ale to będzie jej kolejna nagroda, także uzdolniona, wszechstronna, śpiewała, wykonywała prace plastyczne. No, rośnie nam tutaj fantastyczna gwiazda w Blachowni. Brawo dla Michaliny! Że tak, oczywiście, brawo! Drugie miejsce w kategorii przedszkole i klasy 0, Amelia Krakowian. Serdecznie zapraszam. Jest Amelka, jest. Zapraszam. Jest Amelka, już wchodzi na scenę. No oczywiście brawa dla Amelki. No dajcie jej, kurczę, takiej otuchy. Nieśmiało tak weszła, ale wykonała fantastyczną pracę. Trzecie miejsce w tej samej kategorii zajęła Laura Bliżycka. No oczywiście, Laura, że Laura jest... Śmiało, zapraszamy jest Laurę. Laura już zdecydowanym krokiem wchodzi na scenę i będzie odbierać się nagrody od samego burmistrza i od pani Edyty Mandryk. Uścisk dłoni, zdjęcia. Pewnie, że tak, brawa. I w tej kategorii przyznano jeszcze wyróżnienie dla Antoniny Dusińskiej. Serdecznie zapraszam Antoninę, jest? Czy jest z nami Antonina Dusińska? Jeśli jest, to zapraszamy ją tutaj. Śmiało, tata pomoże właśnie. O, dokładnie, tak się to robi. Szybki skok przez płot i teraz na scenę. Skok przez płot, na scenę i po nagrody. No oczywiście, że tak, wielkie brawa. Gratulacje dla Antoniny Dusińskiej. Pomachała, uśmiechnęła się fantastycznie, odebrała nagrody i leci teraz dalej. Następna kategoria, klasy 1-3. Pierwsze miejsce zajęła Zofia Krotla. Serdecznie zapraszamy. Miejsce zajęła Maja Olejnik. Maja Olejnik. Maja Olejnik. Wchodzi na scenę, oczywiście. Kochani, brawa. No, czy ja wam cały czas muszę o tym przypominać? Naprawdę. To są nasze wspaniałe dzieciaki. Tutaj, stąd. No. Trzeba im bić brawa. Dziękujemy. Trzecie miejsce w kategorii klasy 1-3 zajęła Adrianna Szwed.
tej kategorii również przyznano wyróżnienie. Dziękujemy. Przyznano wyróżnienie dla Zofii Szprącel. Pomachała więc oczywiście, dajcie jej brawa. Kategoria klasy 4-6. Pierwsze miejsce zajęła Natalia Morzyk. Serdecznie zapraszamy. Natalia Morzyk, zwyciężczyni w tej kategorii. Zapraszamy Natalkę. A, Natalka robiła dzisiaj razem ze mną tam w kółeczko tych 20 bajacyków. Także czynna odebrała nagrodę wstępu na wesołe miasteczko i odbiera teraz nagrodę za zwycięstwo w kategorii. I drugie miejsce. Dziękujemy, Natalko. Drugie miejsce w tej kategorii zajął Emil Widawski. Brawo dla Emila. No to jest wejście, gościu. Wygrałeś dzisiaj po prostu bezsprzecznie. No dajcie mu brawo, no tak się wchodzi na scenę, tak się poznaje nowe gwiazdy. Kolego, pokaż jeszcze raz, jaką masz siłę, no! Kolejne dni w Lechowni on poprowadzi. Gwarantuję wam to. Następna kategoria klasy 7-8. Pierwsze miejsce zajęła Julia Guździk. Serdecznie zapraszam. Julka, słyszę, że ma fanki i koleżanki, które je wspierają. Pewnie, że tak. Julka! Dziękujemy. I drugie miejsce zajęła Alicja Chłont. Serdecznie zapraszamy. Alicja, jaki outfit ten sportowy. Skarpetki na jeczki, Jordanki na nóżkach. Elegancki outfit, super, pewnie, że da. A teraz kategoria dorośli i szkoły ponadpodstawowe. Pierwsze miejsce zajęła pani Cecylia Szerszeń, ale ze względów zdrowotnych niestety, ale nie mogła dzisiaj być na wręczeniu nagród, przekażemy. Drugie miejsce pani Agnieszka Zawadzka. Serdecznie zapraszamy, pani Agnieszko. Nie ma pani Agnieszki. Czy jest pani Agnieszka z nami? Jest pani Agnieszka. A pani Agnieszka, jak pani nazwisko? Agnieszka Zawadzka. Agnieszka Zawadzka. Jeśli jest z nami pani Agnieszka Zawadzka, to zapraszamy po odbiór nagrody. A przeskakujemy do kolejnej pani. Tak. Trzecie miejsce zajmuje pan Mariusz Majchrzak. Serdecznie zapraszamy pana Mariusza. Mariusz Majchrzak, zapraszamy. Jest jeśli pan jest Mariusz z nami, to zapraszamy go po odbiór nagrody. Panie Mariuszu, czy jest pan jest z nami? W zastępstwie żona z córką. W zastępstwie żona z córką, super. I bardzo dobrze. Mógł przyjść, odebrałby nagrodę, a tak weźmie córka i żona. O to chodzi. Jego strata, nie? Namalował, co tam zrobił, co trzeba, fajnie. Czasami się tak zdarza. I w tej kategorii wyróżnienie dla pani Bogusławy Morzyk. Serdecznie zapraszamy. Jaka córka, taka matka, albo jaka matka, taka córka. Idzie pani Bogusia. Idzie pani Bogusia. Oczywiście brawa dla pani Bogusi. Ale energię straciliście coś, kurczę, no. Dziękuję bardzo wszystkim za udział w organizowanych konkursach przez nas i serdecznie zapraszamy na następne, chyba że... Ale to jeszcze nie koniec. Będą jeszcze kolejne nagrody. Widzę, że pan burmistrz przewidział coś ciekawego, nowego. Tak, przyszedł czas na rozstrzygnięcie pleneru artystyczno-rekreacyjnego organizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół i Miłośników Blachowni, oczywiście pod patronatem pana burmistrza. Zapraszam wszystkich uczestników, żeby podeszli tutaj jak najbliżej i będziemy prosili na scenę. Mamy wyróżnionych i mamy oczywiście miejsca na podium. Dla was, uczestników, są nagrody. Zapraszamy zatem
najmłodszego i najstarszego uczestnika pleneru. Najmłodszy uczestnik to Pola Kozicka, przepraszam, najstarszy, Pola Kozicka, a najmłodsza to Mila Kmiecik. Zapraszamy na scenę. Kozicka i Mila Kmiecik, jeśli są z nami, to zapraszamy na scenę. Poprosimy może pana ochroniarza ewentualnie, żeby wpuścić tutaj dziewczyny, może środkiem jakoś, tak? Środkiem chyba będzie najwygodniej. Tak, zapraszamy cię tutaj na środek. A, udało się tam wejść już, dobrze. A ja jeszcze. To tam mi pani przyjdzie. I... Nie, 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 no tutaj chyba, co? Okej, kolejne uczestniczki tego konkursu możemy śmiało wyczytywać, bo czas nas mocno, mocno goni. Dobrze, następni, wyróżnieni. Lena Kmiecik. Lena Kmiecik, zapraszamy. I zapraszamy tutaj na lewej, nie, przez środek, przez środek. Jeśli, Zosia Włudzik. Jeśli mogę poprosić ochroniarza, żeby chwilowo uchylić tą furtkę na środku. Bo będą Wiktor teraz Bliżycki. Wiktor Bliżycki, tak? Tak. Bliżycki. Grzegorz Radko. Grzegorz Radko. Zapraszamy. Michalina Kujawa. Michalina Kujawa. Okej. Okay. Hanna Włudzik. Ja nie usłyszałem, ale zaraz jeszcze raz odczytam. Hanna Włudzik. Włudzik, dobrze czytam. Hanna Włudzik. Zapraszamy. Hanie. Jak masz na imię? Wiktor Bliżycki. Proszę bardzo, Wiktor, to dla ciebie. Radko. Grzegorz Radko, bardzo proszę. Hanna Włudzik. Jest z nami Hania. I Zosia, również Zosia Włudzik, czyli tutaj pewnie siostry. Jeśli są z nami siostry Zosia i Hanna, to zapraszamy. Jeśli nie, to postaram się dostarczyć te nagrody. I jeszcze Michalina Kujawa. Jeśli jest z nami Michalina Kujawa, to też zapraszamy. A jeśli nie, to przeskakujemy dalej. Ok? W tej kategorii, w tym konkursie były dwie kategorie. Kategoria młodsza, dzieci w wieku 4-7 lat i kategoria starsza 8-9. Trzecie miejsce otrzymują ex aequo Laura Bliżycka i Karol Dziubiński. Laura Bliżycka i Karol. To akurat to drugie. Dziubiński. Karol Dziubiński. Trzecie miejsce. Natomiast drugie miejsce, też ex aequo. Dwie osoby. Ewa Dziubińska. Ewa Dziubińska. I Helena Suda. I Helena Suda. Zapraszamy. Tak? Sprawnie, szybko, śmiało, chodźcie do nas. Skakujcie na scenę. Karol Dziubiński, tak, i Ewa Dziubińska, to było w kategorii 4-7, tak? Jest Karol, super. Możemy lecieć dalej. Pierwsze miejsce. Pola Małecka. Pola Małecka, zwyciężczyni. Zapraszamy. I Diana Drużyńska. No to jest ex aequo, rozumiem. Tak, pierwsze ex-aequo. Miejsce dla Diany Drużyńskiej i wcześniej dla Poli Małeckiej. Ale masz piękny balonik. Powiedz mi, jak masz na imię? Ewa, super. Skąd masz takiego fajnego balonika? Dostałaś po prostu. I super, o to chodzi. Czyli młode pokolenie artystów odbiera nagrody. I podium w najstarszej kategorii wiekowej, 8-10 lat, trzecie miejsce ex aequo, Kasia Musiał. Kasia Musiał ex aequo z Antoniną Szulgą, tak? Antonina Szulga i
Kasia musiał ex aequo trzecie miejsce. Kasia? Tak, Kasia, czyli tu mamy Kasię musiał. Tak, proszę bardzo. Drugie miejsce, też ex aequo, dwie osoby. Marysia Suda i Kasia Neidebauer. Marysia Suda i Kasia Neidebauer. I pierwsze miejsce w plenerze artystycznym Uroki Blachowni 2024 w kategorii 8-10. Dwie osoby, Alicja Czaja. Alicja Czaja i Nadia Paruzel. Zapraszamy te dwie dziewczynki, które wygrały w kategorii wspomnianego konkursu, w kategorii wiekowej od lat 8 do 10. Ok? Mamy dla wszystkich uczestników pleneru fundowane bilety na Wesołe Miasteczko. Zaraz wszyscy laureaci, wszyscy uczestnicy konkursu takie bilety od nas otrzymają. Ja tylko chciałam Państwu powiedzieć, że ci młodzi ludzie, młodzi artyści brali udział w plenerze w szczególnym dniu, bo dzisiaj oprócz tego, że drugi dzień Dni Blachowni, to także Dzień Przyjaciela, a organizatorzy tego pleneru to Towarzystwo Przyjaciół Miłośników Blachowni. Gratulacje! Brawa dla tych dzieciaków, a tak jak tutaj wcześniej już Pani wspomniała, każdy z nich teraz otrzyma bilet wstępu na Wesołe Miasteczko, ufundowane oczywiście przez gminę Blachownia, przez naszego wspaniałego nowego burmistrza gminy Blachownia, pana Cezarego Osińskiego. Ja tak jak wcześniej już wspominałem, bardziej wolę tą formę naszego nowego kapitana. Pan Cezary Osiński właśnie teraz wręcza dzieciakom wspaniałe bilety na Wesołe Miasteczko. Przesuńcie się, chodźcie dzieciaki tutaj bliżej do nas. Chodźcie do mnie. Dzieciaki, halo, przesuwamy się. No, dokładnie. Fajnie, super. I robimy wspaniałą foteczkę. Dziękujemy serdecznie i ja od razu zachęcam do wszelkich wydarzeń organizowanych przez nasze stowarzyszenie. Dziękuję serdecznie. Wielkie brawa dla pani Kasi jeszcze. Tak, wielkie brawa dla pani Kasi. Moi kochani, przeskakujemy szybko, bo mamy delikatną obsuwę 15-minutową w tym momencie na scenę. Ja ze swojej strony zapraszam zespół pod nazwą Oj Tam! Wielkie brawa, kochani! Zespół tworzą wokalistka Tatiana Mazurska, instrumenty klawiszowe, drugi wokal to Marek Mazurski, gitara elektryczna i stawkę tego wspaniałego zespołu pod nazwą Oj Tam uzupełnia Dariusz Lech, gitara basowa i właśnie będą już wchodzić teraz na scenę. Jeszcze raz przypomnę przed Państwem zespół Oj Tam. Ale kochani, wielkie brawa! Naprawdę, Blachownia, żyjemy! Jest energia tutaj z Wami? Wczoraj tutaj było 5000 ludzi. Wiecie, jak oni żyli? No i kurczę, wy dzisiaj musicie żyć tak samo, albo jeszcze lepiej. Ja teraz zrobię tylko... Kochani, zrobimy teraz taką małą próbę, naprawdę. Bo widzę, że coś wam energia trochę zgasła, słońce zaszło, ale ja was zaraz pobudzę. Zapytam was 3 razy. Tak się bawi, a wy odpowiadacie Blachownia. Także 3, 4, startujemy. Tak się bawi. Słabo, ale jeszcze lecimy dalej. Tak się bawi. O, było lepiej, ale teraz ostatni raz, ale tak naprawdę wszyscy odkładamy teraz piwka, herbatkę, coś tam jeszcze innego, co macie w rączkach. I na maksa krzyczymy. Tak się bawi, tak się bawi. No i o to chodzi, dajcie sobie wielkie brawa. Idziecie?
Będę się bała. Ale mamy nadzieję, że owocnie. Zapraszamy do wspólnego śpiewania. Zespół Flow. Stara Gorzelnia. Obok zła, nie widzieć krzywd, ani łez, ani biedy. Tysiące spraw każdy ma, a przecież nikt czasu nie da na kredyt. Lecz pod nią wiecznie zdyszany, gdy zamilknie zamków szczek, słychać przez zbrojone ściany, jak drży nasz własny lęk. Umiemy żyć obok zła, nauczmy się wreszcie żyć obok siebie. Kłopotów moc każdy ma, o których nikt oprócz niego nic nie wie. Dzielmy się chlebem i troską, niech już nikt nie będzie sam. Ziemia jest globalną wioską, tym bardziej więc się myślę, że znacie.
bałam się, że przycisnę. Ostatni utwór, który dla Państwa przygotowaliśmy, jest być może mniej znany, ale ważny. Po prostu uwierzmy w siebie i wierzmy w to, że jesteśmy wspaniałymi ludźmi. I to chyba wystarczy. Masz sobie wiarę, wierzę się znaje, że już nie będzie nic. Ona daje siłę, by się zbić. Nic nie jest niemożliwe, choć są dni, gdy trudno wierzyć w to. I łatwiej lęk ukrywać, niż pokonać. Jednak mówisz sobie tak.
bardzo, bardzo dziękujemy i do zobaczenia. Szanowni Państwo, przed Wami wystąpił zespół Flow. Dajcie mi na koniec jeszcze raz wielkie brawa. Wystąpiła przed Państwem Julia Celeban, Dominika Sitek, Jolanta Siubidło, Konrad Muc i Paweł Siubidło. Dziękujemy Wam bardzo, kochani. Jest 20.19, o 20.15 miał już startować zespół Habakuk, ale oni w tym momencie właśnie wchodzą, my jeszcze przez około 5-10 minut będą ustawiać cały swój sprzęt. Kochani, także około 20.30 gwiazda dzisiejszego wieczoru, zespół Habakuk. Natomiast ja za chwilę jeszcze raz wyjdę do dzieciaków na łonie. Ostatnie bilety wstępu na Wesołe Miasteczko i na nasze lokalne dmuchańce. I potem wracamy na scenę, zespół Habakuk. I myślę, że około 21.45 będziemy zamykać tą wspaniałą dwudniową imprezę, czyli nasze kochane, popularne dni Blachowni. W międzyczasie pewnie kilka taktów muzycznych, a ja lecę do dzieciaków na scenę, na błonie, przepraszam.